W roku 5199 od stworzenia świata, gdy Bóg stworzył na początku niebo i ziemię, w roku 2759 po potopie, w roku 2015 po narodzeniu Abrahama, w roku 1510 po wyprowadzeniu ludu izraelskiego pod wodzą Mojżesza z niewoli egipskiej, w roku 1032 od czasu, gdy Dawid został namaszczony na króla, w 65 tygodniu lat według proroctwa Daniela, w 194 olimpiadzie według kalendarza greckiego, w roku 752 po założeniu miasta Rzymu, w 42 roku panowania Oktawiana Augusta, gdy na całym świecie pokój zapanował, w 6 okresie historii świata, zechciał Jezus Chrystus, przedwieczny Bóg i przedwieczny Ojca Syn, uświęcić świat przez swoje błogosławione przyjście. Był on poczęty z Ducha Świętego i po upływie 9 miesięcy narodził się jako człowiek w Betlejem Judzkim z Maryi Panny. Święcimy narodzenie Pana naszego, Jezusa Chrystusa, według ciała. Słowo przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Thank you.
Grzechy doprowadzi
wcielenia poznaliśmy na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięcy, jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny Ojciec, Książę pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Oto Słowo Boże. Aleluja, aleluja.
byś nas wyrwał z szanka mocy. Słowa jednej z kobiet nie będą tematem dzisiejszego rozważania. Boże Narodzenie to bardzo ciepłe święta. Nie tylko ze względu na wiosenną pogodę, ale nawet wtedy, gdy mróz dochodzi do 20-30 stopni. To ciepło to wigilijny stół popartych życzenia. To ciepło to przyozdobiona choinka, prezenty, to pasterka, to śpiewkowe. Niejedno twarde i zapiekłe serce w tę noc i w ten dzień się otworzy. Nie ten gniew stopnienia. Otworzą się usta, które nie rozmawiały miesiącami. W wielu domach wróci zgoda i pojednanie. To ciepło jest potrzebne. Bądźmy jednak czujni. Ciepło usypia. Nie chodzi o to, że można zasnąć snem sprawiedliwego, choćby teraz, w tym momencie, ale o to, że można przyzwyczaić się do zła, które nas otacza. Można przyzwyczaić się do grzechu i żyć w złudzeniu poczucia bezpieczeństwa. Wróg jednak jest i wróg działa. Ledwo się narodził Jezus, ledwo aniołowie obwieścili w ziemi pokój, a za parę dni Herod dokona masakry niemowląt w Betlejem. By mieć pewność, że zginie ten jeden, Jezus Chrystus. Biblia mówi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Przestało pachnieć siankiem, zapachniało krwią w Betlejem. Czy dziś jest inaczej? Czy Jezus narodzony poprzez dobrą spowiedź adwentową nie jest zagrożony w nas? Czy człowiek żyjący wierności Panu Bogu nie jest zagrożony jak dzieci betlejemskie? W dniu 13 października 1884 roku papież Leon XIII po odprawieniu mszy świętej miał wizję rozmowy szatana z Jezusem. W tej rozmowie szatan zapowiedział swoje działania na najbliższe stulecie. Istotnie wiek XX był czasem szczególnego zła, szczególnej aktywności diabła. Wystarczy wspomnieć o okropności pierwszej, a potem drugiej wojny światowej. Zbrodnie hitleryzmu, komunizmu. Znaleźliśmy się niejako w czarna mocy. Po swojej wizji papież ułożył modlitwę do świętego Michała Archanioła, którą polecił całemu Kościołowi do odmawiania. Tą modlitwą modlimy się i my po każdej mszy świętej. Trudno oceniać, ale może dzięki niej ludzkość przetrwała koszmar zbrodni XX wieku. Dziś mamy wiek XXI. Czy szatan odpuścił? Na pewno nie. Ale działa dyskretnie. Rozmiękcza, bagatelizuje, usprawiedliwia, toleruje. I mamy holokaust zabitych dzieci w łonie matek. Mamy lekceważenie wszystkich przykazań. Mamy pomieszanie pojęć od małżeństwa do śmierci. Dawniej modlono się o dobrą śmierć, to znaczy o śmierć świadomą w łączności z Jezusem, który przyniesie odpuszczenie grzechów. Dziś dobrą śmiercią, czyli eutanazją, nazywa się zabijanie starców i chorych. Dobrą śmiercią nazywa się też zabijanie upośledzonych i chorych dzieci. Diabeł odnosi sukcesy niestety. Wojny coraz bliżej granic Europy, a wraz z nimi głód, przemoc, gwałty. Dane z czerwca bieżącego roku mówią o 20 milionach ludzi, którzy zostali wypędzeni z miejsca swojego zamieszkania, którzy utracili wszystko, a niejednokrotnie zdeptali go.
domach dzieci nie mogły zasiąść z rodzicami do wigilijnego stołu. Rodzice żyją już osobno. A gdy w domach choć razem, ale skróceni. Siostry, bracia, cały czas toczy się duchowa walka. Toczy się walka o człowieka, o jego szczęście na ziemi, ale także o jego wieczność w niebie. Obudźmy i stańmy do walki. Dość już świątecznych akcji dla uspokojenia sumienia. Spowiedź raz w roku po to, by już w następną niedzielę nie pójść na mszę świętą. To nie jest stanięcie do walki. To uspokojenie sumienia. Nie jest stanięcie do walki przygotowanie świątecznej paszczy, gdy na co dzień lekceważę, a niekiedy wyzyskuje biednych i potrzebujących. Ojciec Święty Franciszek, patrząc na wydarzenia w świecie, ogłosił nadzwyczajny rok miłosierdzia. Już się właśnie rozpoczął. Co proponuje papież ludziom wierzącym? Proponuje co dzień wołać o Boże miłosierdzie. Proponuje codzienną modlitwę o Boże miłosierdzie. Ale też przypomina o konieczności przemieniania siebie na Jezusowy wzór. I tu daje do przemyślenia uczynki miłosierne względem duszy i względem ciała. Diabeł mówił nam, że nie potrzebujemy Pana Boga i Jego miłosierdzia, że sami jesteśmy zdolni czynić dobrze i osiągnąć pełnię szczęścia. Wielu w to uwierzyło. Proszę zauważyć, że większość rozwiązań narzucanych przez wyrosłe na gruncie lewicowym gremia decyzyjne w Europie, Ameryce są antyewangeliczne, a niekiedy wręcz demoniczne. Zasady odrzuca się wszystko, co respektuje Bożą wolę, nawet gdy jest niemniej skuteczne. Stąd ten krzyk, gdy gdzieś myślą inaczej. Zły mówił nam, że niebo nam się należy, bo jesteśmy lepsi, pobożniejsi od innych. Bo jeśli już zabijamy zgodnie z naszym prawem, to przynajmniej dezynfekujemy narzędzia. A co mówi Bóg? Pan objawia, że zbawienie jest Bożym darem i nie można go kupić, choćby dobrymi uczynkami. Widać to wyraźnie w scenie wyrzucenia kupców ze świątyni. Pan Jezus wystąpił przeciw mentalności wyznającej, że w zamian za złożone ofiary zyskuje się przychylność Boga. Używając sarkazmu można powiedzieć tak. Nagrzeszyłem, ale zawrzeszłem Bogu barana, złożę dwa pieniążki i mam czyste ręce wobec Boga. Jeśli tkwi w nas przekonanie, że załatwimy sobie przychylność Boga, odmawiając 1000 razy zdrować Maryjo, albo pomagając komuś, albo idąc na pielgrzymkę, czy surowo poszcząc, to się mylimy. Postępujemy wówczas jak kupcy w świątyni jerozolimskiej. Uprawiamy handel z Bogiem. Bóg mówi, droga do zbawienia jest inna. Co jest nam potrzebne do zbawienia? Katechizm mówi, łaska Boża. W głównych prawdach wiary powtarzamy, łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Co z tego wynika? Wynika z tego, że zbawienie jest darem Boga. Łaska to dar darmo dany. Gdybyśmy mieli na zbawienie zasłużyć, wypracować się, to zbawienie byłoby zapłatą. Prawdę udanowy łasce zbawienia obrazowo, dowcipnie, ale bardzo prawdziwie wyraża pewna historyjka. Przychodzi kobieta do nieba, zatrzymuje mu święty Piotr. Przepraszam, panie, dokąd? Do nieba, pada wyraźna odpowiedź. Zaraz, zaraz, ale to nie jest takie proste. Wcześniej trzeba przejść mały teścik. No dobrze,
później pewnie odpowiada. By wejść do nieba, trzeba uzbierać 4000 punktów. Proszę opowiedzieć coś o swoim życiu. Często odmawiałam różaniec, po chwili zadumy odpowiada kobieta. No dobrze, pół punktu. Ile? Pół punktu, dobrze pani słyszy. Słuchałam Radia Maryja i Radia Plus. Pół punktu. Chodziłam na msze święte. Jeden punkt. Po godzinnej walce wyczyńczona kobieta zgromadziła 25 punktów. No cóż, przykro mi, nie zmieściła się pani w limicie, oznajmia święty Piotr. Na to kobieta wykrzyknęła: Jezu ratuj! Brawo, mówi święty Piotr, 4000 punktów. Tędy proszę. Choć nasze życie było najświętsze i najcnotliwsze, nie uzbieramy 4000 punktów. A co dopiero, gdy ono ani święte, ani cnotliwe? Punkty możemy jedynie dostać od Jezusa. A w jaki sposób je otrzymujemy? Dostajemy je prosto, gdy widzimy naszą beznadziejność i niemoc i wołamy o Boże miłosierdzie. A więc na modlitwie. Gdy widzimy Boga, który wszystko może i mówimy do Niego pokornie: ratuj mnie, Panie. Nie mówimy: dawaj, bo mi się należy. Mówimy: daj, boś dobry, a ja bez Ciebie ginę. Czy zatem mamy żyć byle jak grzeszyć ile wlezie? Bo przecież po tym i tak wszystko dostaniemy darmo od Pana Boga. Oczywiście, że nie. Otrzymana łaska Boża zobowiązuje do działania na rzecz tych, co otrzymali mniej albo zapłacili łaskę. Dlatego właśnie święty brat Albert, którego wspominaliśmy w Rolatach, Matka Teresa i tylu innych zajęli się ludźmi z marginesu. Czuli wdzięczność względem Pana Boga za otrzymane łaski, za łaskę zbawienia, a w opuszczonym zobaczyli cierpiącą twarz Jezusa Chrystusa. Siostry i bracia, ugiąć diabelską pychę i przyznać, że wszystko, co mam, to jest dar Pana Boga. Wszystko dostaliśmy. I talent, i zdrowie, i możliwości. Tylko dzięki temu mamy dom, jaki mamy. Dzięki temu mamy mieszkanie i dzieci. I wszystko. Żyjmy tak, by nie utracić łaski. I łaską się dzielmy. Zatem głodny, spragniony, krzyż, nag i chory, więzień to nie natręt. I najlepiej go usunąć, jak aby mylił diabeł. Ale zadanie dla nas. Zadanie dla społeczności, którą tworzymy. Człowiek wiary nie może też przejść obojętnie wobec grzeszących, nieumiejętnych, wątpiących, strapionych. W każdym z tych najmniejszych jest obecny sam Chrystus. Jego ciało staje się znów widoczne jako męczone, poranione, uwiczowane, niedożywione w ucieczce. Siostry i bracia, w tę noc przyjścia Zbawiciela Kościół śpiewa radosne: chwała na wysokości Bogu. Owszem, widzimy wielorakie zagrożenia, znamy naszą niewierność. Naszą nadzieją jest Boże miłosierdzie. Ufamy, że ono pociągnie nas do czynów miłosierdzia względem innych. Prośmy o Boże miłosierdzie z ufnością, codzienną koronką do Bożego miłosierdzia, ale także uczynkami miłosierdzia. Wiele zła i cierpienia w nas i wokół nas. Szatan strącony na ziemię walczy dalej, ale nie jego się bójmy. Raczej bójmy się grzechu. Bójmy się deptania Bożych przekazań. Bójmy się mokrowania Kościoła. Bójmy się tolerowania zła. Bójmy się żywionej w sercu nienawiści. Bójmy się brak przebaczenia. Bój
się diabła, gdy człowiek jest Bogiem, nic mu nie grozi. Gdy Jezus rodzi się w sercu, to człowiek jest bezpieczny i świat jest bezpieczny. Boże Narodzenie łatwo może stać się folklorem i pustą tradycją, płytkim wzruszeniem i dobrocią na pokaz i na krótko, na jeden dzień. A powinno być głębokim nawróceniem naszych serc, powrotem do Boga, powrotem do szacunku wobec przykazań i właściwego porządku rzeczy. Bóg nie chce gościć pośród nas na chwilę. Ten, który przychodzi jako Boże dziecię, chce zamieszkać pośród nas na stałe. Wołajmy więc Janem i radością. Witaj, dziecięteczko człowie, wyznajemy Boga w Tobie, co się narodził tej nocy, byś nas wybrał z czarta mocy. Którym podoba się Bogu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
całej wspólnoty parafialnej, dla wszystkich gości, a dla naszych zmarłych parafian, dla zmarłych Gertrudy, Zygmunta, Anny, Jana, Krystyny, Marii, Janny, Augustyna, Teresy, Józefa, Ireny, Alicji, Eugeniusza i Joanny, daj łaskę nieba. Ciebie prosimy. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje przyjście na ziemię, za Twoją obecność w Eucharystii pośród nas. Bądź uwielbiony, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Abyśmy poznając Boga widzialnej postaci,
zostali przezeń porwani do ulowania raczymi zwiadów. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Wielka tajemnica wiary.
Twym zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi sprawiedliwego Abra i ofiarę naszego patriarcha Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek, jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj Boże o swoich sługach i służebnicach, Gertrudzie, Zygmuncie, Annie, Janie, Krystynie, Marianie, Augustynie, Teresie, Józefie, Irenie, Alicji, Eugeniuszu i Joannie, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym, sługom ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie swoimi świętymi apostołami, nauczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego Boże wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, pożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Thank you.
Boże, z radością obchodzimy narodzenie naszego Odkupiciela. Spraw, abyśmy przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim wieczność. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. No i tak powoli kończymy pasterkę, główną mszę świętą, święta Bożego Narodzenia. Dziękuję Wam wszystkim za obecność. Widzę parafian, widzę gości. Wśród gości pewnie ci, którzy stąd pochodzą, przyjechali na święta do swoich domów, do rodziny. Cieszę się obecnością Was wszystkich i wszystkim w imieniu własnym, kapłanów, wszystkich tutaj pracujących. Chcę złożyć najlepsze świąteczne życzenia. Niech w tym roku miłosierdzia, ta iskra Bożego miłosierdzia każdego z nas dosięgnie, niech każdego z nas przemienia. Życzę, by te święta były dla wszystkich dobre, spokojne, błogosławione. Wszystkiego najlepszego. To cóż, polećmy się na koniec opiece świętego Michała Anioła właśnie w tej modlitwie, którą włożył papież Leon XIII. Święty Michał Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.